Jestem w Leicester dzisiaj, w niedzielę oczywiście, ale w takiej restauracji, gdzie mogę iść z moją Lulu sobie wieść. A co będziemy zamawiać? Zobaczymy. Czy też dla niej jest jakieś menu, nie? Dobra, Jutusia. Tutaj. Oj! Kiki. I sobie... Idziemy do środka. Zobaczymy, jakie mają menu. Dla mnie... w restauracji bardzo fajnej, gdzie można przychodzić z własnymi piknikami. Tak, Lulu? To będzie zierwa kość? Kość? Będzie jadła kość. No, bardzo fajny wystrój, a to znaczy, że jesteśmy w Leicester. Później na linku, jeśli będzie mi jedzonko smakowało, wstawię link, w jakim rejonie się to znajduje, ta restauracja. Także my czekamy na nasze danie. Zobaczymy, co dostaniemy. No, Lula jakąś kość dostanie. No i tyle. Są napoje wyskokowe, a za chwilkę podadzą do stołu. Jestem z powrotem, także doczekaliśmy się na nasze danie. Tak samo Lulu już dostała kostkę. Wiktoria, ty też nagrywasz? Ty też na kanał? Na kanał. No i Lucia, jak dostała kostkę, to już poszła na stół. A? Jeszcze jest, jeszcze jest. Także... Ja mam co mam? Ja mam wieprzowinkę. Tak. Wiktoria, co ty masz? Kurczaka. Kurczaka. Ja nie lubię kurczaka, za chudy dla mnie. A ty co to za babkę wziąłeś? Mam placek z stekiem i z ale. Aha! To znakiem tego ja mam najlepsze. Ja mam świninę. No. Także, moi kochani, bardzo fajnie jest sobie po prostu... zacząć przy stole razem ze własnym popilkiem, nie? To byłoby na tyle z rewolucji kulinarnej i no co? Trzymajcie się. I'm actually so excited. No zobaczymy. Tak jak powiedziałem, mięsko jest pyszne. Ziemniaczki? Nie, nie tak. Nie tą ręką. Skarżę. Nie, zostawiam. Zobaczymy mięsko. Mięsko jest żółte. Bardzo pyszne. Sóleczka z kapustki. Tak samo. Ziemniaczki oczywiście też pieczone. Margareczki. Także wszystko. To twoja bułka. Moja? Tak. Jeszcze bułka. Bo zapomnieli. Także polecam. Fajnie jest. Wystrój, tak jak powiedziałem, jest fajny. I to wszystko. No i jak smakowało? Jaki był wypad? Lula? Lula coś ostrego zjadła, bo jedzorem mieli. No moi kochani, powiem tak, no.
No co, no restauracja fajna. Rzadko chodziłem wcześniej do restauracji, bo takiej z psami nie, bo nie miałem zwierzaczka. Aczkolwiek czasami jest szkoda, jak ja wychodzę gdzieś do restauracji, a pies zostaje w domu, nie? Także no co, można powiedzieć, nie czułem się jak w schronisku, restauracja zacna i to jest fajne, że po prostu można z pieskiem sobie wyjść do restauracji. No ja wiem, że nie wszyscy akceptują takie rzeczy, ale to możliwe ci, którzy nie mają pieska albo nie mają jakiegoś zwierzątka, nie zrozumieją, prawda? Aczkolwiek po prostu, no Lula też była, chyba mi się wydaje, zadowolona. No co, fajnie było. No, zwiedziliśmy Wojtka. Pojechaliśmy do syna, a przy okazji po prostu już się telefony rozdzwoniły. Przy okazji pojechaliśmy po prostu do restauracji, a szukaliśmy, no pół godziny my szukali restauracji, gdzie mogliby nas po prostu wpuścić z psem. A tu taka niespodzianka, naprawdę bardzo fajna, miła obsługa. Dobre jedzenie, a Lulu, mówię, coś z jęzorem strasznie mieli. Lula, co ci dali? Picie się chce tak długo w samochodzie. Co ci dali? No, także no, to by było na koniec dzisiaj z rewolucji kuchennych Andrzeja. Tak, rewolucja, już sam nie wiem, po prostu przejdziełam gdzie indziej. I ty nic nie piłeś. Ja nic nie piłem. No przejdźmy. Z kulinarii, rewolucyjna kulinaria Andrzeja. No co, jak zawsze na wesoło, nie? Dobrze, Lucia, jesteśmy już na miejscu pod drogą. Tak, Lucia, idziemy. No, to mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, bo mi się restauracja podobała. Zasubskrybujcie, dajcie suba, naciśnijcie dzwonek i powiedzcie, co by Was interesowało zobaczyć takich filmikach. W przyszłych filmikach. Co by Was interesowało? Jakieś po prostu wyzwania. Jak gotować po prostu, czy wziąć 5 funtów, iść do sklepu, zrobić wielki obiad. Coś w tym stylu. Dobrze. Trzymajcie się, kochani, i do następnego odcinka.